Co się wydarzyło pod drzewem figowym, tego do końca nie wiemy. Bibliści pokazują różne znaczenie symbolu figowca, ale my możemy zwyczajnie pomyśleć, że tam Natanael pod drzewem figowym miał jakieś szczególne doświadczenie pana Boga. I gdy Jezus mu to ukazuje, rozpoznaje jego bliskość. Każdy z nas ma takie doświadczenia Bożego cudu, Bożej miłości. Pytanie tylko, czy chce uwierzyć, że to właśnie on i jego dobroć dotknęła mojego serca.